Cześć. Chciałem wam powiedzieć, że Wichru w zimy niestety dalej nie ma, ale Martin napisał kolejną książkę. Ogień i krew, bo tak ma nazywać się ta pozycja, ukaże się 20 listopada w USA. Wydawnictwo zyski spółka poinformowało, że książka w Polsce pokaże się w tym roku, ale nie podano żadnych konkretnych dat. Książka jest już gotowa, więc jeżeli. Od razu przekazano manuskrypt do polskiego tłumacza. To bardzo możliwe, że w Polsce książka pojawi się również w okolicach 20 listopada. Ogień i Krew jest pierwszym z dwóch tomów opowiadających historię Targaryenów: od Egona I do Erysa II. Pierwszy tom ma mówić o czasach od podboju Egona do czasów Egona III, zwanego zgubą smoków. Jeżeli chodzi o samą formę. Tej książki, to Martin powiedział, że nie będzie to powieść, ale słowo, które najbardziej, najlepiej oddaje charakter tej książki, to według niego historia. Warto również powiedzieć o tym, że Martin, mówiąc o tej książce, nawiązywał często do Silmarillionu, więc bardzo możliwe, że Ogień i Krew będzie zbiorem opowiadań, który będzie przedstawiony jako spisany przez jednego z mistrów Cytadeli. Co wcale nie jest bezpodstawnym pomysłem, ponieważ tak wyglądało. Jedno z opowiadań Martina, które było w antologii Niebezpieczne Kobiety. Wydawczyni Martina na Twitterze umieściła zdjęcie razem z manuskryptem Ognia i Krwi. I wygląda na to, że, że objętościowo będzie to książka troszeczkę większa niż połowa Gry o Tron, czyli będzie miała około 500-600 stron. Wydawczyni powiedziała oczywiście, że książka jest niesamowita. I jeżeli do tej pory myślimy, że najlepsi w intrygach politycznych są Lannisterowie, to po przeczytaniu tej książki zmieni się to na korzyść Targaryenów. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić na moją prelekcję, która odbędzie się na Pyrkonie 19 maja o godzinie 20. Będę tam mówił razem z moimi znajomymi z redakcji na temat tego, co wiemy o ósmym sezonie Gry o Tron. A do powiedzenia mamy naprawdę bardzo dużo, więc serdecznie Was do tego zapraszam.